Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Paweł, a dziś ze mną jest Bertbert, Joszelka i Ren. Hello! I dzisiaj tuningujemy nowe auto. Tak, nowe, dokładnie, które było przez dwa dni za darmo. Tak jest, słuchajcie, D-klasę, Tahoma, kupkę. Weźmy sobie może wszyscy teraz na internaty. Tak, mogę przeczytać, jeśli chcesz. Czytaj. Tak, w ogóle właśnie tak Joszelka powiedziała, przez chyba dwa albo trzy dni to auto można było dobrać za darmo, teraz można je kupić za symboliczne 1,5 miliona dolarów. Okej. Joszelka, czytaj w takim razie opis tego auta. Co to jest? Niedoścignione, luksusowe coupé z czasów, gdy do spełnienia amerykańskiego snu potrzebowaliśmy tylko czystek kartoteki i paru pilsów w kieszeni. To wszystko się zmieniło, ale tajemnicą udanego biznesu pozostaje mocny uścisk dłoni i muscle car, który możesz przemknąć przez granicę w nie więcej niż 90 sekund. I ta końcówka jest dla mnie niezrozumiała, w sensie jak przemknąć przez granicę... Przez granicę, w sensie wiesz, że chcesz granicę Meksyku, w sensie na przykład. Do Meksyku. No właśnie. Tak, ale 90 sekund, no ale to... No, że po prostu długo się jedzie. Po prostu. Okay. No, dobra, słuchajcie, oczywiście oponę. Standardowo, symbolicznie, słuchajcie, tuningujemy, każdy tuninguje, zobaczymy co każdemu z nas wyjdzie przy tuningu. Tak jest. I wy oceniacie w komentarzach, oczywiście, kto zrobił ładniejszy łapki tuning. Łapki w górę się liczą. Tak. Ten, kto ma najwięcej, ten ma najgorsze. Dobra, słuchajcie, przy okazji, w ogóle podobała mi się ten samochód, ta bryła, czy nie? Zmienił, koniec ale... lat 70. No. Mocno. I to jest chyba Chevrolet Monte Carlo, ale nie jestem pewien. Okej, okay. Ren, podoba ci się? Aż tak się nie wygląda. Ewentualnie trochę tył bym jakiś krótszy zrobił. Ale rozumiem, że takie lata, taka moda, no. Okej, okay, Joszela, podoba ci się? Dobra, rozumiem, bez komentarza. Gdybym miał powiedzieć, co w tym znaczy, powiem tak, mi się podoba taki typowy amerykański właśnie samochodzik. Po kryzysie paliwowym z lat 70. Tak, dobra, więc cóż. Dobra, to tuningujemy. Trochę tu opcji widzę jest. No jest, trochę jest. Chromowany boczny... Aha, tutaj są, dobra. Okej. Okay. Z przodu. I to wychodzi na to, że to jest muscle car, a więc jeżeli to jest muscle car, tak, to te auto nam stanie. To? Co ci zrobi? Może stanąć. W ogóle pierwszy raz widzę w ogóle, żeby wytek był z przodu. Ja też, dlatego nie będę takim grzesznikiem. Ej, naprawdę, pierwszy raz widzę, żeby było auto z wydechem z przodu w GTA. Widzisz, Paweł? Widzisz, Paweł? Ale gdzie to niby ma być? Okej. Aha, tutaj. W błotnikach, po bokach, nie? No, nie wiem. Wygląda to kosmicznie. Dobra. Wygląda to niezniszczalnie, potężnie. Dobra, maseczka. Okej, dobra. Nie te czasy. Dobra, ogólnie ja domyślam się, że akurat jeżeli chodzi o maski, to podejrzewam, że pewnych elementów Bellbert pewnie nie weźmie, bo on zawsze robi klasyka. No, więc, generalnie patrzę na więc na ten piekarnik z przodu myślę, że nie do końca pasuje. Komin wlotowy powietrza, tak? Czy podwójny filtr? Nie, tam dalej. Jest takie coś jak potrójny wlot i jeszcze owalny wlot. To jest dopiero kosmos. No też, znaczy co? No, ta... To nie mam się tego pojęcia, co mam wybrać. A opcja spoilery z zderzaka. Wszystko spoko, ja bym to dał, gdyby to nie było takie wielkie po prostu, że aż to kuje w oko, no. Okej. Okej. A cię kuje w oko? Czujesz, jak cię kuje w oko? Tak. No, bardzo. Dobra, ja na razie na oznaczenia teraz jestem, na oznaczeniach pięknych, cudownych. Jesteś? Patrzę, co tam jest. Jestem na kolorach. Klasyczne płomienie, coś co w wielu samochodach jest. Klasyczne pasy. Okej, okay, to jest taki typowo amerykański moim zdaniem, bo właśnie myślę, takie dla lowriderów. Dobra. W szczególności było chyba. Kolor dodatkowy. Szkoda, czemu tego auto nie można zrobić na lowridera? No. To może... W zasadzie to jest ten samochód, Tahoma, tylko w wersji chyba sedana to było w ogóle w GTA San Andreas. To było auto balasów, z tego co pamiętam. Tylko, że w wersji sedana. Dobra, zerkam teraz na lustereczka. Lustereczko, powiedz przecie. O, jakie cudowne lusterka! Pierwszy raz widzę takie lusterka górne. Wygląda to... Nie mów mi, że je weźmiesz. Nie wiem. Mogę powiem, sprzedać że nie, nie za 90 tak. tysięcy. Co? 90 tysięcy? Ile? Ale co? A nie, no w sumie nie, bo zostałem za darmo. Dobra, nie masz nic. Dobra, lakierowanie za chwilę. Dach.
Okej, co my tu mamy? Co możemy dać tu na dachu? Jak możemy go bardziej oszpecić? Dobra, kolor będzie za chwilę. Dobra, deska surfingowa totalnie mi nie pasuje bardzo tego auta, no ale okej. Okay. Bagaże lecz. Czemu musisz oszpecić? O, auto? Ja to wiesz co, nie wiem, czy to jest... Dobra, okej, niech będzie. Na test. Spoilery z Dyżaka. No to można faktycznie zrobić muscle cara fajnego. Można, ale spoilery z Dyżaka jest... Okay, nie, tak. Nie, to nie działa. Ja już tak patrzę... Nie, ja patrzę, będzie okej, okay, będzie okej. Okay. Dobra, fu. Przy zawieszeniu rajdowym w ogóle robi się taki totalny lowrider, tyle co widzę chyba. No, fajnie te koła się zrobiły. Nie będzie miał chyba hydrauliki, ale temu mega obniżone jest. Wygląda to świetnie, ale ja tego nie wezmę. No jeszcze czemu wygląda świetnie, to bierz. Nie. Tak. Co? Oznaczenia? Co? Jakie oznaczenia? Czerwone pnącza, kolorowe pnącza. Dlaczego nie ma opcji czarne albo białe? To było takie piękne. Nawet bym to wziął, gdyby to nie... Gdyby nie było cóż. Czerwone. No cóż, no co ja ci poradzę, no. Takie życie. Ja life is brutal, man. Nie wiem, co mówisz. Dobra, chyba już wiem, co to. Weźmiemy coś takiego. Dzięki temu będziemy troszkę bardziej odporni na pociski. Ktoś będzie do nas strzelał, to... Tak, będzie, będziesz? Tak. Ale my czy ty? Znaczy osoby, które będą siedziały w środku. Jest większa szansa, że przeżyją. Okej. Okay. Ale tylko szansa. No jest, tak, jest to po prostu większa szansa. Dobra. Okay. Już zerkam sobie szansa. Tylko jeszcze na malowanko jakieś fajne. Zastanawiam się, które malowanie będzie najlepsze z najlepszych. To za chwilę. Okej. Okay. Wszystkie kolory przylecę. Co? Co zrobisz? No przewinę. No, to uspokój się. Dlaczego tak mówisz? No co, no tak powiedziałem, tak mi się powiedziało, no co ci poradzę, no. A głodnemu chleb na myśli i tyle. Ostatnio też tak mówiłeś. No, głodnemu bułka na myśli. Yes. Dobra, chyba już wiem, który kolor w takim bądź razie. Gdzie to było? Tutaj? Nie, tu. Nie. Dobra. Coś takiego może zróbmy. Nie lubisz bułek? Kolor dodatkowy, który to jest? Lubię. Aż za bardzo. Nie wiem, nie widzę koloru kolor dodatkowego. Aż za bardzo. Okay. No czasami jest, może być to aż za bardzo. No człowiek Paweł je bułkę, a lubisz ją aż za bardzo, a, faktycznie. Potrafisz zabrać? Dobra, no chyba skończyłem w takim razie. Nie słuchamy, tak? Wydaje mi się chyba, że skończyłem. Ewentualnie... Nie, dobra, tak zostawmy chyba. Nie, czekaj, lakierowanie zmienię jednak. Ja tutaj trochę, tutaj zmiany jest, zmiany. Nie wydaje mi się jakoś... Nie no, po raz kolejny. Dlaczego? Dlaczego? I ty? Dobra, zostawimy przy tym. Dlaczego felgi? Nie. Co? Dlaczego co? Dlaczego okay. Felgi? Okej, tu cyk, i teraz tutaj jeszcze oznaczenie. Kurde, szybki on jest. Jak na takiego... Dobra, pozmieniam. A nie, jeszcze koła nie zrobiłem. Ach, come on. No, kółek jeszcze nie zrobiłeś, no. Ja właśnie. Zawsze koła na koniec zostawiam i tak to wygląda później. Światła, jeszcze kolor. Dobra, zostawiam to w ten sposób. Tak ma być, tak chciałem. Tak naprawdę to nie, ale tak chciałem. Dobra, czekajcie, muszę znaleźć jakieś teraz fajne felgusie. Ale ciemno. Dobra, zdecydowanie muszę chyba wziąć jedne z tych chyba. Nie, szyby nie. Gdzie to bestia. Było? Toretto okay. Byłby ze mnie dumny. Gdzie się spotykamy? Kolor. Wiecie co, gdzieś na ulicy myślę. Tak. To tam obok agencji, gdzie zawsze w autostradzie. Tak? Dobrze. Dobrze, że mam tak daleko. Dobrze, że ma tak daleko. Dobra. To jest dobre pytanie teraz, co tu mam wybrać za felgusie? Nie, no ten dach mi się jakoś nie podoba. No co? Dobra, niech będzie tak. Koła, ulepszenia. Kule odporne, oczywiście. Jakoś ten dach mi się nie podoba. Nie rajcuje cię dach? No. Chyba się zmienię jedną rzecz. Idziesz zmienić dach, rozumiem. Dobra. I dach też ci nie odpowiadał? Niech będzie coś takiego. Dobra, trochę to, że tak powiem, zmieniłem jeszcze. Ja już w takim momencie wyjeżdżam, zaraz zobaczymy co kto tam zrobił. I widzimy się na mieście. Na mieście, dobrze. Miasto. No, taka noc trochę. Trochę noc się zrobiła. Nie będziemy ren. Pojazdów. No, zobaczymy. Need for Speed 40-letnimi samochodami. Trochę tak.
Okej. Okay. Nie, 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 nie. Dobrze, dobrze. Masz to w Polsce. Okej. Okay. W pakiecie. Dobra, czekamy na resztę. O, dobra, Joszelka albo Bert dojeżdża, Joszelka dojeżdża. Joszelka, o kurczę, dobra. Jarać się to, wszyscy wzięli. Nie, no, Bert będzie się wyróżniał, ja jestem pewien tego. Tak. Że Bert będzie się wyróżniał teraz wśród nas, zobacz co Bert będzie. No właśnie, o tym mówiłem. Dobra, wszyscy wzięli oczywiście jeden i ten sam po prostu owalny piekarnik. Zobaczmy, latareczka w dłoń. Ale no totalnie, no zobaczcie. Czekajcie, latareczka w dłoń, zdecydowanie nie, tak. Nie. Berber zrobił klasyka, czyli taki zwykły po prostu samochód. Amerykański, troszkę bardziej po prostu. Słuchajcie, nawet zawieszenie jest trochę obniżone. Tak, właśnie to zauważyłem, tak. Trochę. No, poleciałeś, tablica, no. Niebieska tablica. Jak nie ty normalnie, no? No nie. Ale wiecie, że niebieska tablica rejestracyjna jest właśnie z tamtych lat? W Kalifornii, no. Okej, okay. Dobra, słuchajcie, w takim razie wybieramy teraz w komentarzach, kto zrobił najfajniejszy samochodzik. Ja ogólnie chciałem wziąć taki właśnie pomarańcz. Ty wziąłeś pomarańcz chyba, nie? Tak, to jest chyba słoneczny nawet pomarańcz. No to nie, to chciałem pomarańcz wziąć. Na świecie. Także dobrze, że nie wziąłem, bo byśmy się praktycznie w ogóle nie różnili samochodami. No i Joszelka oczywiście wzięła płomienie. Tak. Jara to. Nie jara jej to, no. Tutaj patrz. Dobra, okej, to ja proponuję, zróbmy może wyścig na prostej. No nie. Wyścig tych samych samochodów, dobrze. No tak, ale chodzi o to, że wiesz, że tutaj jest ruch uliczny i to dość spory, jak na noc. I FPS-y. Dobra, chodźcie, podjedźcie sobie tutaj może gdzieś tu. Zaczniemy pod górką? Pod górką zaczniemy, o. Pod tutaj. Tak, zobaczcie, tu. Żeby był gorszy start. Tak, dokładnie. Nie ujawnię prawdziwej mocy mojego silnika. Dobra, stańcie tutaj z boczku. I myślę, że zaczniemy z ręcznego. I słuchajcie, jedziemy prosto do samego końca. No, czekaj, już. Dobra, to będzie po prostu efektowne, ktoś się rozbije, to jest bankowe. To miało miejsce. Poło latarki. Dobra, gotowi? Pojedziesz chodnikiem. Mhm. Tak. Czekajcie, niech przejedzie. Dobra, uwaga, 3, 4! To tak wcześniej, halo. Bo ja zawsze tak. Dobra. To oszukuję. Tak zawsze kwestia, robisz? Trzymałeś się. Nie. Berber, przesuń się, uwaga, tak, dobrze. Szybko, gonimy Rena. Wiedziałem. Dobrze. Hej. Już się nie bawię. No i już jest mi przykro. Dzięki. Dobrze. Very well. Właśnie o to chodziło. Słuchajcie, Bren wystartował jako pierwszy, ale... Wygrałem. O nie, jeszcze nie, bo jeszcze idziemy do końca. Nie, tam ja chcę już na prostym, ja chcę na prostej. Zwykłej, ja bez samochodu. Ja chcę na krzywej. Było blisko, dobrze, dojeżdżam pierwszy. Ale jest! Co ja mówię? Drugi Bert. No to Albert, czy ty słyszysz, co ja mówię? Co? Ja chcę wyścig na prostej bez żadnych samochodów. Jak to wyścig na prostej bez samochodów? Ja to nie ma sensu! No bo ja mamy te same auta przecież! Tak, tu chodzi ja o to, żeby był ten element zaskoczenia. Ja Berta doganiam. Z jakiegoś powodu doganiałam go. Masz więcej FPS-ów? Nie. Zdecydowanie. Także. Nie. Dobra, słuchajcie, okej, no to pojedźmy. Zróbmy tak, chodźcie tutaj, stańmy tu z boczku. Każdy niech sobie ustawi w takim razie na lotnisko. Dobrze. I faktycznie, zobaczymy różnicę. Na lotnisko? Tak, dawajcie na lotnisko, jedziemy. Jedziemy! Ale nie, czekajcie, to będzie wyścig, czekajcie, aha. No na ry, no, już bym dawno pojechał wtedy przecież. Chodźcie, ustawmy się ładnie. Stoję. No to czekajcie, do Joszelki ustawmy się. Bo jest do przodu. Dobra, uwaga. 3, 4. Yeah. Dobrze. Wyścig w takim razie na lotnisko! Pamiętajcie, że uczciwy. W sensie nie rozwalajcie się, znaczy... jakby to powiedzieć. Co robicie? Ren chyba cię, że tak powiem, obróciło. Zarzuciło nim. Obracasz się w złych kręgach. No. Tak trochę. Trudno. Dzisiaj ostatni raz nagrywaliśmy z Pawłem. Tak. No to co? Okej. Okay. Paweł, ty zły kręgu. Chyba dostaniesz bon wyjścia. Bon nie! Wyjścia? Tak, zdecydowanie. Nara, dobra, ja tutaj miałem wypadek, więc możecie mnie wyprzedzać. Ale serio? Jakiś NPC skręca bez kierunku wskazów? Okej, okay, czekajcie, dobra, jednak jestem dalej na prowadzeniu, niesamowite. Jesteś dalej na prowadzeniu, i tak.
Normalnie Paweł Kubica na prowadzeniu. Czy wygra wyścig do końca, czy zjedzie do prowadzę. Boksu na zmianę opon i prowadzę Auteo swojego bolidu do boksu. Tutaj chyba sobie trochę zwolnię, bo tutaj łatwo no, wypaść. Można łatwo wyskoczyć. Dlatego ja nie zwolnię. Dobra, Berby mnie powoli dogania. Dobra, że o, tu obuzie. Wolno, a do celu. No, coś tak nie do końca. Ja zajadę ci drogę. Jeszcze raz ten wyścig, czyli tak. Wysyłasz mi, Paweł, swój komputer, ja wysyłam ten mój. Dojechałem, można powiedzieć. Raz wyjść. Tak, dobrze. Dobra, na płytę lotniska oczywiście, lecimy. Na płytę CD-ROM na start. Lotniska. Brum. Dobra, patrzcie, wygram to, będę najlepszy. W sumie tak wszyscy wiedzą, że tak jest. Pierwszy, najgorszy. Pierwszy, najlepszy. Najgorszy. Cyk. Nie strzelaj do niego. Dobra. Dałam do tej cysterny. No. Aha, i chciałeś mnie wysadzić. Dobra, wiedźcie, kto jedzie na mnie? Dawaj, wjeżdżaj, wjeżdżaj, wjeżdżaj! Dobrze, następna osoba, uwaga, dawaj, dawaj! Nie, utopię się! Nie utopię się. Okej. Okay. Paweł, nie top się. No, ogólnie fajnie to wygląda, no nie? Także myślę, że możemy spróbować sobie zrobić później jeszcze taki, wiesz... Gdzie tam jedziesz? Wjazd na siebie. Można. Z większej prędkości. Oh, yeah. Dobra, kto tu stoi, Ren? Okej. Jeszcze Berber. Tylko, że on się tu nie zmieści, chyba że na trawie. Jak się nie zmieści? Nie, na trawie nie, obok, tutaj patrz między nami. Dwa auta jeszcze wyjadą tutaj. Dawaj, bez problemu. Dobra, okej, gotowi? Zręcznego? Zręcznego. 3, 4. Jest. Ej, faktycznie, bo jakiś wolniejszy się wydaje. To wszystko przez to, że nie masz piekarnika. No patrz, a ty się jakiś szybszy wydajesz, co z tym? Ej, bez jaj! Nie, ej, to jest porównanie! O, dobra. Nie mogę się powstrzymać. Chodziło o to, żeby porównać, bo mamy dokładnie ten sam tuning, te same samochody, a jest różnica w prędkościach. 2 miliony FPS. Dobra, spróbujmy jeszcze raz bez ręcznego. Tylko nie wjeżdżajcie w siebie, nie wjeżdżajcie. Ren, usłyszałeś? No nie mogłem się powstrzymać, stary, no. Nie mogłem. To nie we mnie. To nie mogłem, no. Ja myślę, że inni też się nie mogli powstrzymać, ale że ja to zrobiłem, no to oni już nie musieli, no nie? Dobra, uwaga, bez ręcznego. Postarajmy się równo. 3, 4. Okay. No gdzie szybciej ruszasz? Duszę to W. Dobra, trzymam. Mocniej wciskam W. Mocniej wciskam W. Dlaczego jestem ostatnia? Nie wierzę, co się dzieje. Dlaczego mamy W, no. No i faktycznie, patrzcie, no Ren odchodzi do tyłu. Ja się tak nie bawię. No ja bardziej jeszcze jestem z tyłu. Joszaka w ogóle z tyłu, a... Ja z Bredbertem na równi jadę, można powiedzieć. Co to są za mity w GTA 5? No nie, i dokładnie te same auto, ten sam tuning. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Dopiero jechał ostatni po spadzie. No. Ale jest... Bo widzicie, przez te wasze piece na masce macie gorszą aerodynamikę. No, tak. No ale, przepraszam, ja Bredbert z tobą jechamy równo. Więc, a ja mam piec z przodu. Ja myślę, że nie wiem, co się stało. A więc, słuchajcie, faktycznie jest taki mit może, prawda, że ktoś ma więcej FPS, to jest szybszy. Dobra, bo ja chciałam ten. No ja chcę. No to czekaj. Wszystkie FPS-y na low. Może faktycznie. Na low i tak dalej, będę miał 2 miliony. Dawajcie FPS, dwójkami, szybciutko. Ustawcie się dwójkami i wjeżdżamy na siebie. Ale taką petardę, wiecie. Berber, to też taką petardę, nie? Taką z daleka. Jedna osoba stoi, a druga wjeżdża. Zobaczymy, jak wysoko wyskoczymy. Najlepiej może. No wiesz, to nie wiem. Jesteś gotowy, Paweł? Dobra, Berber, dobra, dawaj. Czyli mamy zręcznego. Jak? Jedziesz prosto na niego, na maskę. A ja w ostatnim momencie razem z Renem podnoszę się do góry. Aha. O, okay. Coś takiego. Okej, dobra, czekajcie, czekaj. Timingi takie dziwne pewnie, timingi. No, dobra, spróbuję z większej prędkości. Mam nadzieję, że dasz radę stanąć w odpowiednim momencie. Chyba tak. No, mam nadzieję, że staniesz na wysokości zadania. Dobra. Ja wezmę totalnie z drugiego końca mapy pojadę. Od paletu, nie? Nie, dobra, chyba już więcej nie mogę, to jest prędkość maksymalna. Mhm. Także się nawracam. Teraz zobaczymy, którego z nas podjedzie. Dobra. Paweł, okay, jedziemy. Twojej lewej. Twojej lewej? Nie widzę. Mojej lewej. Nie widzę go nawet. Ja jedę po prawej. Dobra, to zobacz, tam walcie, tam jedziemy. Jeśli tak jedziemy. Nie widzę go. Gdzie twoje światła już? Ja tam coś widzę, jakieś pojedyncze.
Okej. Tak, dlatego. A mam wrażenie, że to jakoś inaczej działa. U mnie inaczej działa i na was inaczej działa. Kwestia FPS. No nie? Berber, weź pojeźdź na drugi koniec tam. Ale się czuję mega wolny, tata, ja się nie dziwię, że ja przegrywam wszystkie wyścigi, nawet gdy jestem super mega giga kierowcą. No, musisz zainwestować nowego kompa. Dobra. Będziesz jechał? Okej. Okay. Dobra, tutaj będzie jechał. Ja się ustawię, cyk. Zrobię napad na Caio Perico po prostu i będę miał... Dobra, Berber, możesz zawrócić chyba. Mhm. Ja jestem po twojej lewej, Berber, jakby co. Ren stoi po mojej lewej, czyli po twojej prawej. I po mojej prawej. Tak. Okej, jedzie na lewą. Okej, okay, do mnie, do lewej, lewej, dobrze. Lewej. Który to Ben? O! I patrzcie, okay. Ja do góry lecę. Przygotuj się na spację. Jestem. Dobra. Jestem ready. Jak już zobaczysz moje jestem światło, gotów. To jestem gotów. Jestem gotów. Spróbuję podwójnie jeszcze. Zobaczymy, czy się uda. Tu. 720 Rodeo Speed. Okej. Okay. Co stało z twoją maską? A, zamknęłam cię, dobra. Ja nie chcę! Ukradłem ci auto! Joszelka, koniec odcinka się zbliża, więc tym symbolicznym tak? akcentem kończymy. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, papa! No i ukradł mi auto. Nie ukradłem ci auta. Tak wyszło, tak. Berber, wracaj tutaj! No i zabrać mi auto! Jesteś łobuz! Dobra, pozwolę. Koniec wydarzenia, nikt nie został królem. Ale chcę się dosiąść! A, dobra. Co za łobuzy gołganki. Dzięki za zamknięcie drzwi. Tak, także tym symbolicznym akcentem chyba kończymy. Na koniec lotniska i jeszcze dalej. Dobra. Także pa, pa, do następnego. Na razie! Nara. Do Bieszczady, w Bieszczady, szybko! Chyba nie będzie to takie szybko w Bieszczady. Ren, co ty tam robisz? Kupę? Udało się! Dzięki, że zostałeś do końca. Jeśli nie widziałeś poprzedniego odcinka, koniecznie obczaj go tutaj. Wystarczy kliknąć. Gdzieś tu w tym miejscu.